że przyjął Pan nasze zaproszenie i możemy gościć Pana z grona naszego liceum. Chcielibyśmy dziś, aby to spotkanie stało się okazją do rozmowy nieco bardziej osobistej, dotyczącej relacji z profesorem Borysławem Bartoszewskim, ojcem i przyjacielem. Czy posiadanie takiego samego imienia, co tata, nie powodowało komplikacji w życiu codziennym? Powietrzem przewodniczy, że co prawda jestem Władysława, ale mój ojciec również był Władysławem, synem Władysława. To jeszcze żył mój dziadek, a to powodowało zasadnicze kłopoty. Ponieważ dziadek był aktywny zawodowo i pracował, to ludzie dzwonili do innego, do drugiego, co się mieszało. To raczej było irytujące, szczerze mówiąc, bo ja pamiętam, że jak napisałem, jeszcze będąc studentem, mój pierwszy artykuł w prasie naukowej, to honorarium wpłynęło na konto mojego ojca. Bo nie mogłoby głowy nie przeszło, że ja istnieję. Co gorsza, jak napisałem kiedyś książkę, która została dobrze przyjęta między innymi przez biografa naszego papieża Jana Pawła II, który w grubej takiej swojej biografii oczywiście przypisał tę książkę mojemu ojcu. No i w związku z tym nie, to nie było takie koniecznie zabawne. Powszechnie wiadomo, że profesor był człowiekiem bardzo zapracowanym. Na pewno jednak ojciec miał na pana czas. Jak panowie go najpierw zgadzaliście? Ojciec miał na mnie czas, jak ja był bardzo mały. I wtedy na przykład, tego to ja już mało pamiętam, bo ojciec bardzo lubił chodzić po górach. I ja spędzam bardzo dużo czasu nie tyle w samym Zakopanem, co nad Zakopanem, czy na Krzeptówkach. I ojciec, jak był mały, to były te takie stare płócienne plecaki. Ojciec wyciął te dwie dziury na nogi i w tym plecaku ja chodziłem z nim po górach, jak miałem to parę lat. Teraz oczywiście są najbardziej nowoczesne rozwiązania, ale wtedy to tak funkcjonowało. Więc ja pamiętam ojca z tych czasów, a i czasem z nadmorza, głównie z gór, jakbyśmy razem chodzili. Potem był okres, kiedy ojciec się mniej interesował, ponieważ czekał, aż skończy na mniej więcej 18, da się rozmawiać. Miałem z nim kontakty również tego typu, że uczestniczyłem w rozmaitych jego przedsięwzięciach, to znaczy spotkaniach, na przykład on był od dość młodego wieku, takiego gimnazjalnego. Chodziłem na przykład do Polskiego Open Clubu, gdzie ojciec był członkiem zarządu, potem sekretarzem, potem prezesem. Ale w związku z tym miałem okazję, jako młody człowiek w gimnazjalnym liceum poznawać najwybitniejszych polskich literatów, bo po prostu ciągle że tak powiem, za ojcem wtedy znałem Słowickiego, Jana Parandowskiego, Żyłaskiego i mnóstwo innych osób z tego okresu. A potem już były kontakty bardziej intelektualno-konspiracyjno-historyczno. I były rozmowy i takie właśnie bardziej intelektualne. Ojciec, pamiętam, ja się bardzo źle uczyłem w szkole, w ogóle szkoły nie lubił. Ale ojciec też za szkołą, że on szkołę lubił, ale stopnie ją marne, bo mam świadectwa szkolne z jego gimnazjum, on chodził do prywatnego gimnazjum ojców jezuitów, a potem do prywatnego liceum ojców jezuitów. I ostatnie to marnotkie, muszę powiedzieć. I z polskiego było zawsze bardzo dobrze, ale z matematyki to katastrofa, z łaciny bardzo źle, i nawet z geografii nieźle, chciałem z geografią, z historii nawet było ok, ale nie takie znowu wybitne. I kiedyś, jak ja się źle uczyłem, to ojciec mi powiedział, słuchaj, ty nie musisz mieć ze wszystkiego średnich stopni. Chodzi o to, żebyśmy mieli bardzo dobre stopnie z czegoś, to czym się interesujesz. I skutek jest taki, to może nie pedagogicznie, jak to mówię, bo to w szkole. Skutek jest taki, że jakby nie było wtedy gimnazjum, jakby przemośno pracował szkołę do samą.
w szkole podstawowej jeszcze pójdę jak taką w liceum, to się bardzo pogorszyły te stopnie. No ale suma summarum, jednak to, że ja byłem marny z niektórych przedmiotów, to jednak te trzy piątki na maturze dostałem, co pozwoliło pójść na studia. Jak dostałem na studia, to robiłem tylko to, co chciałem, to wtedy było ok. Najgorzej, jak trzeba robić wszystko, to się tego nie chce, to jest formuła szkoły. Ale ojciec też, który moim zdaniem zdał maturę z matematyki, którą była wtedy przymusowa, tak jak i teraz. Tylko dlatego, że ojcowi z ulicy doszli do wniosku, że jak nie zda matury, to się zmarnuje, a jak mu pomogą zdać tę matematykę, to coś z niego będzie. No i koniec końców jest ulicy nie racny. Jak się jest dobrym z czegoś, to wszystkim polecam uczniom, to róbcie to, z czym jesteście dobrzy, a niekoniecznie upierajcie się, że musicie mieć same piątki, bo to bez sensu. Jak macie, to dobrze, ale głównie trzeba mi patrzeć, że to się robi z sercem i wtedy w życiu to się sprawdza. Jakie pana zdanie podzieliciły pan cechy charakteru po ojcu? Upór. Pewną niezależność myśli, przywiązanie do pewnej wartości, które się nie porzuca w żadnych sytuacjach. Tolerancja dla innych kultur. Ja w końcu studiowałem antropologię z wyboru. Historia to tak przy okazji przyszła, ale nie wiem, antropologię, ponieważ interesowałem się innymi kulturami. I dla mnie to, że u nas w domu, jak byłem dzieckiem, to miałem 10 lat, przyszli do nas do domu Niemcy, jako goście na kolację, bo wtedy się nie zdarzało normalnie. Bo to czyszczenie, bo wtedy jeszcze Niemcy to byli hitlerowcy. W końcu dwóch moich wujków zostało zamordowanych, jeden małżeń z drugim Mauthausen. To nie jest tak, że oni byli, ale byli inni Niemcy, że byli Niemcy, czyli Austriacy. Ja kontakty, to jeszcze był przedtem stosunku z państwem Izraelem, kontakty z ambasadą Izraela, czy ojciec miał kontakty, ale ja tam chodziłem. Bawiłem się dziećmi ambasadora. Jakieś to było naturalne. I to mi przeszło. Tak? Ojciec się wychował w domu, który był wyjątkowo tolerancyjny, to znaczy przed wojną do domu przychodzili przyjaciele mojego dziadka, Żydzi i przyjaciółki moich babci, Żydów. I to nie było nic nadzwyczajnego. Dla ojca to było normalne, dla mnie to też było normalne. Więc to jest takie pewne otwarcie, że bo my w domu, czy ja sobie wyniosłem w domu tego, że się nie dzieli ludzi z powodu narodowości czy wyznania, tylko z powodu tego, czy jest w porządku, czy nie jest w porządku. I to na pewno mi zostało. Czy czuje pan się spadkobiercą z puścizny ojca? Spadkobiercą to jest przesada. Ja po prostu staram się kontynuować pewne nurty, które się zajmują od lat 80. stosunkami polsko-żydowskimi. Na przykład współtworzyłem taki Instytut Studiów Polsko-Żydowskich w Oxfordzie i się wypowiadam na temat ten również teraz, ponieważ uważam to za konieczne, ponieważ no ojciec, jakby widział pewne rzeczy, które się dzieją, to mi się to robi przewraca. Dlatego, że on zawsze był nastawiony na dialog. I jak to często mówił, jak stał na placu Abelowym w Auschwitz, jako jeden z pierwszych więźniów, bo jego numer obozowy był 4427, bardzo niski, to mu do głowy nie przyszło, że w 1995 roku będzie wygłaszał orędzie do Bundestagu. Bo to, ale to, że się zaczął dialog z Niemcami, który ojciec ludzie zaczęli ten dialog z Niemcami w roku 1965, no to doprowadzało do jakichś efektów. I należy rozmawiać. Należy rozmawiać z ludźmi, z którymi się człowiek może nie zgadzać, ale nie musimy się we wszystkim ciągle wszyscy zgadzać, nawet w rodzinie. To różnie bywa. Ale należy utrzymywać dialog i pewien sposób tolerancji. Ja tu przywołam taki przykład, który w obecnej sytuacji w kraju jest bardzo spodzielony. Jest w ogóle niewyobrażalny.
Jako dziecko doskonale pamiętam, przychodził do nas do domu pan Jan Józef Lipski, wybitny krytyk literacki i bardzo porządna osoba, próbowiec szalenie szanował, a pan Józef Lipski politycznie to był takim utopijnym socjalistą. Znaczy socjalnie takim skrajnym przykładzie, wszyscy się kochają, jesteśmy równi i tak dalej. Ja na to patrzę dużym sceptycyzmem, bo ja od dziecka był bardziej konserwatywny, ale ojciec go bardzo cenił, natomiast absolutnie nie akceptował tego socjalizmu. Ale przychodził do nas Wiesław Chrzanowski, który przed wojną był członkiem Narodowej Demokracji, był szefem ZKN-u po wojnie, osoba o nacjonalistyczno-konserwatywno-karolińskich poglądach. I on się przyjaźnił z moim ojcem, ponieważ był bardzo przyzwoity. I nie zgadzał się mój ojciec z jego poglądami, a ten miał nic do rzeczy. Ponieważ można było rozmawiać na każdy temat, ponieważ po pierwsze, i to pomiędzy przekazał robiąc, ale nie należy przypisywać złym motywom ludziom, którym się nie zgadzać. Bo nie mogą chcieć dobrze, ale mogą się mylić, ale to nie znaczy, że od razu są potwory, diabły, wrogowie narodu. No, częściowo tak jak teraz, a częściowo, ale głównie wtedy, szczerze mówiąc, osobiście wtedy, kiedy ja chciałbym porozmawiać, to trzeba coś zapytać, co on myśli o tym czy tamtym. Bo moje stosunki z ojcem polegały na tym pod koniec jego życia. On pracował do dnia swojej śmierci. Umarł 2 godziny po przejściu z pracy. I mieliśmy taki sytuacji, on pracował jako sekretarz stanu w kancelarii premiera. Mieliśmy taki zwyczaj, że na przykład miał przerwę, to brał za telefon i mówił, słuchaj, mam godzinę, może pamięć, a ja akurat pracowałem 10 minut od niego. W związku z tym byłem natychmiast u niego, już go rozmawiał, a ma pół godziny. I rozmawialiśmy o wszystkim, zawsze prywatnie, nie o tym, że nie będzie oczy, bo rozmawialiśmy o sprawach prywatnych, o sprawach państwowych, o sprawach tajnych, o sprawach nie tajnych, ale były zupełnie takie nasze rozmowy. I tego mi najbardziej brakuje, że nie mogę wpaść i porozmawiać o czymkolwiek. Czy posiada pan jakąś pamiątkę, która jest panu szczególnie bliska, bo związana się z pana ojcem? No, przede wszystkim mam mnóstwo tego, co on napisał. I mam rozmaite zbiory biblioteczne, które on mi dawał, bo chciał, żeby się tym zajmował. Przykład judaistyczny, czy mam dużą kolekcję zbiorów, które były u naszych sąsiadów Niemców nielegalne, bo to jest ogromne zbiory literatury z czasów hitlerzyzmu. Z moich książek, które on mi przekazał, bo to nie jest to. To raczej rzeczy pisane, które dostawałem od niego z jego dedykacjami raczej niż po przedmiotu. Gdzie się do przedmiotów nie przywiązywał specjalnie, ponieważ parę razy stracił wszystko. W związku z tym uważam, że to jest rzecz nieistotna. Oczywiście mam jakieś tam zdjęcia czy coś, które są zawodne, ale to jako przedmioty to nie specjalnie. Co sądzi pan o inicjatywa podobnie jak nasza? Mającym na celu pielęgnowanie takich właśnie spotkań, które mają na celu pamięć o profesorze Wilmotrach. Inicjatywa jest bardzo fajna. Ja myślę, że to nie kwestia spotkań, a bardziej kwestia tego konkursu. Bo nagle okazuje się, że cała masa uczniów, ja nie wiem, ilu w końcu uczestniczyło, ale nawet patrząc na liczbę nagród, pierwszych trzech, gdy było bardzo dużo, że nagle się okazuje, że cała masa uczniów szkół podstawowych, średnich gimnazjów, liceów, techników i nawet pierwsza nagroda do szkół rolniczych, gratulacje szczególne, notabene to było taki wtedy od razu, bo to ojciec był mistrzem dygresji. Jak się pytało, zadało ojcu pytanie, to ojciec zaczynał odpowiadać na to pytanie, po czym wchodziły w to 10 innych wątków, które zupełnie krążyły dookoła. Potem te wątki się zbiegały i w końcu to razem miało sens. To trochę tak jak
jak w słudze Bacha, że łowcy są rozgrani, a w końcu wychodzi wszystko razem dyscyplinę. I on to się nic nie mieszało, tylko te wątki tak krążyły, krążyły i obrębne. Otóż w związku z tym, żeby do tego rabiąca, bo katulstwo też powiedzą dziedziczy, to żeby do tego rabiązać, to w związku z tym, że tutaj nasza koleżanka z zespołu szkół rolniczych dostała w najstarszej kategorii pierwszą nagrodę, to powiem, że ojciec, który nie należał w życiu 93 lat, 90 lat nie należał do żadnej partii oprócz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale to był PSL z Tańcowami Kołeczyna, troszkę był zajmiony. I jak chodził, ale chodził na wiece wyborcze wtedy na tym Kołeczyna, ale później na PSL-u obecnego i zawsze mówił obecnym członkom Polskiego Stronnictwa Ludowego, że w przeciwieństwie do nich on znał osobiście Wincentego Mintosa. Faktem jest, że raz go w życiu widział w Krakowie, ale to był ten. Więc uważam, że takie konkursy to akurat mają duży sens, ponieważ ewidentnie mnóstwo ludzi, cała grupa nauczycieli, plus ogromna grupa uczniów zrobiła wielką pracę szukając, badając, studiując, a potem pisząc na ten temat. To powoduje, że pewne idee, bo ja zakładam, tam było na temat rozmaitych idei również, się propagują. Czyli bardziej to nie samo spotkanie, bo to, że się to też nie zobaczy, to nie ma takiej znaczenia. Natomiast jak się to czyta i studiuje, to ma znaczenie, bo się te rzeczy uczy. Bo ojciec to ręką matką na starszą generację. Powiedział, że starych musi niczego, który nie nauczy. Ale młodzi, to jest przyszłość i młodych trzeba edukować. Ojciec wierzył w edukację. Ojciec wierzył, że tylko poprzez szerzenie wiedzy można ludzi cywilizować. I to na pewno jest rzeczą, którą by popierał. Bardzo się cieszył, że ktoś mógłby coś takiego w szkołach zrobić. Byłby to stary Za moich czasów to były takie przypinane metalowe znaczki, na których było napisane nie wiesz nikomu po 30. To już jest z perspektywy ucznia gimnazjum czy liceum, to ja to już jestem mamut, a nauczyciele to pewnie też bardzo pracują z nas. Czyli na koniec, że chciałbym wam jeszcze skierować jakieś słowa do nas, do młodzieży. Ja myślę, że to najważniejsze to co jest najważniejszego, co trzeba wynieść najważniejszego ze szkoły. Wiedzę jakąś podstawową trzeba mieć, to jest kwestia oczywista. Wiele rzeczy można znaleźć w internecie, które są rozmaite, które się wypisuje i nie ma tego jak sprawdzić. Ale przede wszystkim w szkole powinniście się uczyć krytycznie myśleć. Bo bez krytycznego myślenia, opartego na jakiejś wiedzy, ale również stosowania do zdrowego rozsądku, bo to nie jest to samo co inteligencja. Do niczego nie dojdziecie. Macie zupełnie inne warunki niż, że tak powiem, mój ojciec w waszym wieku, bo jak on zrobił maturę w maju 39, to we wrześniu było po wojnie. My nie mamy takiej sytuacji. Kraje inaczej wygląda, są ogromne możliwości. Trzeba się uczyć, trzeba myśleć, ale trzeba też zachowywać zachowywać zgodnie z pewnymi wartościami. I te wartości nie jesteśmy w sytuacjach skrajnych. Jak ojciec pojechał drugim transportem z Warszawy do Oświęcimia w wrześniu 1940 roku, to przez 4 dni w drodze bardzo dojrzał. Jak się oglądał Auschwitz, to uświadomił sobie, że najważniejsze jest nie przeżycie. Oczywiście, że chciał przeżyć, miał 18 lat, więc chciał żyć. Tylko, żeby przeżyć godnie. To znaczy, powiedział, po pierwsze, muszę się tak zachowywać, żeby innym nie szkodzić.
I to wyjdźmy z tego punktu widzenia. Nikt nie musi was innym szkodzić. To jest pierwsza rzecz. To taki minimum. Czyli jak mówimy o tym, żeby się zachowywać przyzwoicie, to nie mówimy o tym, nie żeby za każdą cenę iść do przodu. Bo jak ojciec mówił, że bycie przyzwoitym nie zawsze się opłaca, ale warto. Mój dziadek mówił, niczego bezmyślnie nie podpisuj. Mój ojciec pracował w Banku Polskim, Narodowym Banku Polskim, był taki bardzo flegmatyczny osobie. Nie rozumiał, o co mówiłem. Bo oczywiście ojciec miał na DHD, więc nikt tego wtedy nie dostał. Czyli nie wysiedział spokojnie przecież. Cały czas biegał jako pytanie. Ale ojciec na przykład mówi, nie wypisuj wzdór. Jedną z rzeczy, które był dumny, i to wam polecam, że zaczął pisać jak miał 12, żeby było cytowane, ale tak naprawdę jak miał tam 20 publikować. I napisał mnóstwo tekstów, kilkadziesiąt książek, prawie 10 artykułów i mnóstwo rzeczy pisał. I powiedział mi jedną rzecz, która jest zawsze dumna, jak już miał to swoje 90 lat, że nie ma ani jednego zdania, którego bym się wstydził. Czyli nie wygadujcie głupot i nie piszcie głupot. Zastanawiajcie się, co robicie, tak, żebyście mogli spojrzeć chłopcy w lustro, jak będziecie się golić, a dziewczyny, jak będą sobie szpinkę nakładały za 10 czy 20, żeby nie było, że mam cholera, co ja zrobiłam, co ja zrobiłem, co ja to napisałem, co ja powiedziałem. Trzymajcie podstawowych zasad. No i idźcie do przodu. I jak ojciec mi mówił zawsze do swoich współpracowników, do roboty. Ojciec był takim pracownikiem. Na pewno nie był leniwy. Więc trzeba coś robić. Mówić to można dużo, zwłaszcza o zbawieniu ojczyzny. Robić to. Co i mam polecać. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.